Bądź cyberbezpieczny. Telefon nie czyni cię niewidzialnym. Czy wiesz, że z bankowych aplikacji mobilnych korzysta już ponad 11 milionów osób, a ponad połowa z nich jest klientami mobile only? Oznacza to, że korzystają z bankowości elektronicznej wyłącznie na swoich smartfonach. A gdyby na przykład przyszło ci do głowy, żeby zapłacić aplikacją mobilną jakiś rachunek bankowy, i na przykład przyszło ci to nagle do głowy, pach, podczas na przykład koncertu rockowego, prawda? Krzysztof Zalewski gra, a ty nagle, o pach, trzeba zapłacić. A wokół ciebie ludzi. No to, a ty, prawda, patrzysz, ludzie patrzą ci przez ramię, a już to jest bardzo niefajne. Albo na przykład taka rzecz przychodzi ci do głowy podczas podróży, na przykład pociągiem, a tu tłok, ścisk i też patrzy ktoś przez ramię, zaciąga ci tutaj, prawda, żurawia i już może podejrzeć, prawda? I już to jest bardzo niebezpieczne. Albo na przykład, nie wiem, stoisz w kolejce po jakiegoś burgera, jakiegoś wrapa wegetariańskiego, też nie. Pamiętaj, że telefon nie czyni cię niewidzialnym. Nie jest to czapka niewidka, niestety. Pamiętaj, bankowość mobilna jest bezpieczna, gdy także ty o to zadbasz. Telefon nie czyni cię niewidzialnym. Sprawdzanie konta bankowego stojąc w zatłoczonym tramwaju, czy opłacanie zamówienia internetowego siedząc w poczekalni jest nierozsądne. Nie działaj szybko, daj sobie czas. Rozejrzyj się, czy nikt cię nie obserwuje.